Witam Państwa w naszym nowym programie Odgłosy Góry Zamkowej, a znajdujemy się w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Cieszynie. Moim gościem jest uczeń drugiego stopnia Tomek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Za nami organy, czyli dzisiaj będziemy mówić właśnie o tym instrumencie. Tomek, dlaczego wybrałeś akurat ten największy instrument? Myślę, że właśnie dlatego, że jest to największy instrument i od dziecka interesował mnie. Kiedy chodziłem do kościoła, zawsze miałem okazję słuchać gry organisty, patrzeć na wspaniały prospekt organów w mojej miejscowości i pomyślałem, że chcę kiedyś grać na organach. I tak się złożyło, że trafiłem tutaj niedawno, bo w 2019 roku. Ciekawostką jest, że zaczęło się od maratonu bachowskiego, organizowanego przez mojego pana nauczyciela Pawła Zeligmana. Kiedy przyszedłem tu razem z moim liceum i później, jakoś dwa tygodnie później, dogadałem się z panem nauczycielem, że może rozpocząłbym tutaj naukę. I dzięki temu jestem tutaj, gdzie jestem i mogę tutaj realizować się i spełniać swoje pasje. Co Ci sprawiało najwięcej trudności w nauce gry na tym instrumencie, czy co Ci sprawia najwięcej trudności? Myślę, że organy są dosyć trudnym instrumentem, bo musimy grać i rękami, i nogami. Więc przede wszystkim koordynacja ruchów. Wymaga to wielu godzin ćwiczeń i sprawności. Myślę, że też czas, bo jednak uczymy się w różnych szkołach i tutaj w szkole muzycznej i jeszcze w liceach studiujemy. Także czas na ćwiczenie jest dosyć ograniczony, ale staramy się jak najbardziej ten wolny czas już wykorzystać i się spełniać. Swoją przyszłość właśnie wiążesz z tym instrumentem? Myślę, że tak. Jeśli ukończę szczęśliwie drugi stopień, to chciałbym pójść dalej na Akademię Muzyczną w Katowicach. A jak byś zachęcił właśnie tych wszystkich, którzy może jeszcze nie wiedzą, na czym grać, właśnie do nauki na tym instrumencie, na organach? Myślę, że warto powiedzieć, że organy to tak naprawdę król instrumentów i mówi się czasem, że mała orkiestra, bo składają się z wielu głosów, które nieraz imitują różne instrumenty i smyczkowe, i dęte, więc można powiedzieć komuś, że będzie grał na wielu instrumentach albo całą orkiestrą, zasiadając tylko za manuałami. A jakieś ciekawostki? Myślę, że fajną ciekawostką jest to, że do grania na organach potrzebne są specjalne buty. Nie wiem, czy ktoś o tym kiedyś pomyślał, ale nasze buty muszą być z miękkiej podeszwy, muszą mieć obcas, dlatego że gramy wiele utworów nawet samymi nogami. Są takie utwory Jana Sebastiana Bacha. I tutaj giętkość tej podeszwy jest bardzo ważna, żeby po prostu trafiać w konkretne dźwięki. Mhm, czyli te buty też są tutaj bardzo istotnym, ważnym bardzo istotne. Elementem. Co nam dzisiaj zaprezentujesz? Co nam dzisiaj zagrasz? Jaki utwór? Dzisiaj zagram dla Państwa utwór Dietricha Buxtehude, Preludium i Fugę Bux WV 137. No to zapraszam Cię do kontuaru, a my słuchamy.